Artur Marciniszyn. Anhedonia. Kończę kolejnego drinka, chociaż nie powinienem zaczynać nawet pierwszego. Nie w tych okolicznościach. W ogóle nie powinienem pić. Wiem o tym od dawna, ale to robię. Czy jestem alkoholikiem? Nie wiem, nie wydaje mi się. Mógłbym skończyć w tym momencie, raz na zawsze. Tak, mógłbym na pewno, ale po co? Mógłbym wrócić do mojej nędznej, pustej kawalerki pachnącej starą pizzą i papierosami. Zamówić nową pizzę, zapalić, położyć się, włączyć serial na Netflixie i zasnąć. W sumie chyba to zrobię, ale po robocie i po napiciu się. Plan wspaniały, jak moje życie. Ostatni łyk. Odstawiam pustą szklankę na bar, przy którym siedzę i skinieniem dłoni daję znać barmanowi. Jeszcze raz to samo. Może trochę to nierozsądne, zważając na cel mojej wizyty w tym przybytku, ale jestem profesjonalistą, dam radę w każdych okolicznościach. Poza tym jestem freelancerem, żaden zjeb nie stoi mi nad głową i nie rozwodzi się nad metodami mojej pracy. Uśmiecham się sam do siebie, wyobrażając sobie tak absurdalną sytuację. Barman stawia przede mną krystalicznie czystą szklankę, metalowymi szczypcami wrzuca do niej kostkę lodu i wlewa 100 ml mojego ulubionego bourbona. Rzuca mi niepewne spojrzenie i wraca do opartej o podświetlaną na niebiesko półkę z butelkami koleżanki, która znowu pokazuje mu coś na ekranie swojego smartfona, po czym oboje wybuchają śmiechem. Dwie pozostałe barmanki uwijają się z podawaniem alkoholu klientom, uśmiechając się do nich i licząc na napiwki. Mają może po 20 lat. Wszyscy wyglądają jak studenci. Nie wiem dlaczego, chyba większość 20-latków pracujących za barem wygląda na studentów i na ludzi zadowolonych z życia, ale w sumie co ja o tym wiem? Tylko w momentach, kiedy barman nalewa mi drinki, jego mina rzednie. Jakby biła ode mnie jakaś mroczna aura, pochłaniająca szczęście innych ludzi. Jedna z moich byłych powtarzała, że mam niemiłą twarz. Wydaje mi się, że ujmowała to najdelikatniej, jak tylko potrafiła. Z powodu niezrozumiałej chyba dla nas obojga sympatii do mnie. Mój jedyny przyjaciel moją niecodzienną fizjonomię nazywał ryjem skurwiela. Nie ma go już na tym łespadole. Nie, nie z mojej winy. Zabrał go jeszcze większy skurwiel. Rak trzustki. Wyjątkowo perfidna menda. Obeszła się z nim jak sadysta ze swoją ofiarą. Nie zasługiwał na to. Powinienem powiedzieć, że nikt na to nie zasługuje, ale po krótkim namyśle znalazłbym kilku kandydatów, chociażby wśród światowych dyktatorów. Facet może nie był wzorem do naśladowania pod żadnym względem, podobnie zresztą jak ja, ale o niego typ w czarnym, sięgającym do ziemi płaszczu ze szpiczastym kapturem, twarzą szkieletora i długą kosą ogrodową trzymaną w chudej łapie upomniał się zdecydowanie za wcześnie. Mój przyjaciel miał tak zwaną baby face. Jego fizjonomia nie budziła takiego niepokoju jak moja. Wyglądaliśmy razem jak dobry i zły glina, ale oboje byliśmy źli. No, może ja rzeczywiście bardziej. No i faktycznie byliśmy glinami. Odszedłem ze służby, kiedy on kopnął w kalendarz. Chyba wtedy zaczęło się dziać ze mną nie najlepiej. Tak to sobie czasem tłumaczę, chociaż wiem, że to nieprawda, że zawsze byłem zły. Albo wkurwiony, bo to chyba nie są synonimy. W każdym razie coś we mnie pękło. Był moim partnerem w firmie. Może nie byliśmy święci, ale chyba mieliśmy prawdziwe powołanie. Psy z krwi i kości, stworzeni do tego zawodu. Chcieliśmy łapać zbójów i łapaliśmy ich, nie zawsze co prawda zgodnie z przepisami, ale za to skutecznie. Czasem pisząc raporty z zatrzymań coś pomijaliśmy, coś dodawaliśmy, jak prawdziwi pisarze, prozaicy, artyści. Sztuka dojeżdżania bandytów była naszą ulubioną formą ekspresji. Znaliśmy się od podstawówki. Siedzieliśmy w tej samej ławce, ostatniej. Już wtedy naszą ulubioną zabawą była ta wstrzelanego. Pistolety na wodę zawsze za paskiem dresów, nie tylko w lany poniedziałek. No sami powiedzcie, czy nie od małego widać, do czego dzieciaki mają predyspozycje w dorosłym życiu? Trzeba tylko brać je bardziej na poważnie, baczniej je obserwować. Wszystko co dobre szybko się kończy. Był krótko po 30, kiedy usłyszał wyrok. Nowotwór. Zabawa się skończyła. Nie wierzyłem, że to go wpędzi do grobu, a jednak.
Całe życie na adrenalinie. Byliśmy od niej uzależnieni, jak ćpuny od chalupy. Tyle razy ocieraliśmy się na służbie o śmierć, a zabiła go trawiąca flaki choroba w szpitalnym łóżku. Teraz siedzę tu sam i piję chyba piątą whisky. Ale nie jestem tu dla przyjemności. Kiedyś cel mojego krótkiego pobytu tutaj sprawiałby mi większą radość. Może radość to za duże słowo, ale pewnego rodzaju spełnienie, świadomość sensu mojego czarnego jak heban żywota. Kiedyś opowiem może o nim więcej. Na razie muszę się skupić i nie przegapić możliwości wykonania zadania. W lokalu jest jakieś 50-60 osób. Myślę, że pomieściłby setkę i nie dałoby się odczuć tłoku. Przychodzą tu głównie młodzi ludzie celem wypicia kilku drinków przed pójściem dalej, do większych tanecznych klubów, gdzie je się zdecydowanie więcej niż w tym w miarę spokojnym miejscu. Mój informator zapewnił mnie, że będzie tu dzisiaj mój cel. Mimo, że jest on ultra chujem, nie czuję satysfakcji z tego, co z nim uczynię. Jak mówiłem, przestałem ją odczuwać jakiś czas temu, stopniowo, to był proces. Kiedy odchodziłem z policji, jeszcze nie wiedziałem, co ze sobą zrobię. Byłem wtedy zalany negatywnymi emocjami. Smutek, żal, złość, rezygnacja. One towarzyszyły mi na co dzień, w zastępstwie po moim zmarłym przyjacielu. Nie płakałem, wiadomo, nie jestem pizdą, faceci nie płaczą. Ale od środka mnie rozsadzało, jakby coś we mnie rosło. Coś złego, coś bardzo złego. Budziłem się codziennie na kacu i czułem to. Czułem strach. Nie taki jak podczas akcji, gdzie mieliśmy do czynienia z groźnymi, uzbrojonymi rzezimieszkami, którzy są nieobliczalni i woleliby zginąć od kul niż iść gibać. Nienawidzili nas zresztą z wzajemnością. Tamten strach był przyjemny. Towarzyszyła mu uderzająca w żyły adrenalina i chęć działania. Dlatego wybraliśmy tę robotę. Wiedzieliśmy, przeciw komu walczymy i po co. Nasz wróg miał twarz, dwie nogi, dwie ręce i był śmiertelny. Jak my. To była gra. To była pasja. Nie o takim strachu mówię. To był raczej pewnego rodzaju ciężki do opisania lęk. Równo i delikatnie pulsujący, płynący wolno i regularnie. Od samego przebudzenia. Siadałem wtedy na skraju łóżka, rozglądałem się po pokoju i namierzałem najbliżej stojącą butelkę, której nie zdążyłem opróżnić minionej nocy. Jeżeli taką zauważyłem, dopijałem do końca, żeby złagodzić ten lęk i kładłem się z powrotem do łóżka. Jeżeli nie, szedłem do lodówki. Kiedy i tam już nic nie było, klnąc pod nosem wkładałem spodnie i bluzę, wsuwałem stopy w brudne buty i wlokłem się do żabki na dole po jakiś wysokoprocentowy, budżetowy specyfik. Po odejściu z komisariatu nie miałem dużego pola manewru i najczęściej była to najtańsza czysta. Nienawidziłem tego lęku, nienawidziłem siebie. Wrak człowieka, tak o sobie myślałem, ale nie umiałem i nie chciałem tego zmieniać. Użalanie się nad sobą weszło mi w krew. Tylko woda łagodziła ból, ale tylko na chwilę. Potem wracał ze zdwojoną siłą i napierdalał mnie po łbie i kichach jak bokser wagi ciężkiej. A ja nie miałem nawet siły, żeby podnieść ręce do gardy. Dzień, w którym pobiłem się pod żabką z okolicznym elementem, którego sam powoli stawałem się częścią, był ostatnim dniem tego etapu mojego życia. Sięgnąłem swojego dna. Byłem tak pijany, że prawie nic nie pamiętam z samego zdarzenia. Tylko jak przez mgłę, jakichś ludzi, krzyki, przepychanki, butelki, hałas, wstrząs, szkło, twardy chodnik, metaliczny smak krwi w ustach. Potem ciemność. Urwany film. Już wcześniej miewałem myśli samobójcze w stanach mocnego upojenia, ale kiedy obudziłem się na izbie wytrzeźwień, Izbie Lordów, jak mawialiśmy w firmie, pierwszy raz uderzyła mnie ona tak mocno i na potwornym kacu. Wcześniej na kacach myśli takie były jedynie wspomnieniami z bani poprzednich nocy, ale po uzupełnieniu stężenia alkoholu we krwi do mojego stanu używalności szybko mijały. Tym razem ta myśl uderzyła mnie jak spadająca z dużej wysokości na głowę cegła, chwilę po tym jak obudziłem się przykuty pasami do łóżka. Widocznie się stawiałem. Tak się robi z niegrzecznymi klientami na izbie. Wytrzeźwiałem, odgoniłem najgorsze myśli i obiecałem sobie, że koniec z chlaniem, raz na zawsze.
Nazajutrz, kiedy leżałem pijany na łóżku i oglądałem z każdej strony mojego Waltera P-99, kaliber 9 mm, moje myśli związane z nagłym zerwaniem się z pozycji horyzontalnej, wykonaniem ostatniej w moim smutnym jak pizda nieboszczki życiu akcji zbrojnej, wymierzonej w moją skroń, walczyły z tymi o otwarciu kolejnej butelki wypełnionej ułudą szczęścia, zadzwonił telefon. Dzwonił do mnie anioł śmierci i życia. Mówili na niego na mieście Wojtuś, król szarej strefy, książę podziemia, władca śródmieścia. Znałem go z roboty, ścigałem gałgana. Nie dogoniłem go, za szybko odszedłem z firmy, a on za szybko spierdalał. Wojtuś, jebany struś pędzi wiatr. Nienawidziłem go i ze wszech miar pragnąłem go dojechać, ale to kiedyś, dawne czasy. Teraz był mi obojętny. To znaczy w tym stanie, w którym się wówczas znajdowałem, normalnie kazałbym mu skoczyć na główkę z dachu wieżowca. Nie tym razem. Tym razem posłuchałem, co ma mi do powiedzenia, nie pytając nawet skąd ma mój numer. To nie miało znaczenia. Zaproponował mi pracę. Co kurwa? Pracę? No dobra, mów Wojtuś, pośmieję się przed śmiercią. W miarę jak mówił, uśmiech znikał z mojej twarzy i pojawiał się, jak sądzę, wyraz zainteresowania. Ten znany na mieście bandzior naprawdę proponował mi robotę. Nie dla niego, ale dla ludzi, przy których był pionkiem, o których nawet policja niewiele wiedziała. Wojtuś był tylko pośrednikiem i tym, który zostawiał mi potem w umówionych miejscach wypłaty w reklamówkach. Kiedyś, przy założeniu, że propozycja padłaby twarzą w twarz, wyjebałbym mu wszystkie zęby za takie pomysły. Tylko że teraz było jak było. Byłem skończony dla samego siebie i dla świata. Więc posłuchałem, popijając 40%. Byłem jedną nogą w grobie i słuchając jego oferty pomyślałem, że to może być moja ostatnia szansa. Jak będzie okazja, to go odjebię, ale póki co mogę usuwać z przestrzeni publicznej ścierwa, z którymi kiedyś musiałem, przynajmniej w teorii, obchodzić się wedle prawa. Skończyło się, kurwa. Do piachu, kanalie. Tak, przyjąłem ofertę. No i siedzę sobie teraz tutaj, czekając na możliwość wykonania kolejnego zlecenia za duże pieniądze, których nie potrzebuję. Ale ktoś potrzebuje, a ja chętnie się dzielę. Biorę tylko tyle, żeby przeżyć, resztę oddaję bez żalu tym, którzy chcą żyć w przeciwieństwie do mnie, tym, którzy są za słabi, żeby samodzielnie walczyć. Kiedyś wam o nich opowiem. Upijam łyk whisky. Siedzę na prawym końcu baru na hokerze, lekko przygarbiony. Łokcie mam oparte o blat. Stukam delikatnie palcami o moją szklankę, jakbym wygrywał na miniaturowym instrumencie perkusyjnym jakiś powolny, smutny rytm i patrzę niechętnie na swoje odbicie w szerokim na długość baru, umiejscowionym między półkami z alkoholem lustrze przede mną. Czarna skórzana kurtka kontrastuje z moim bladym, zmęczonym odbiciem. Kolorystycznie do niej zbliżają się moje cienie pod zgaszonymi oczami, tygodniowy zarost i włosy ułożone we własnym twórczym nieładzie, moim stylu domyślnym. Wyglądam jak zjawa, jak wampir po tygodniowym melanżu. Nie chcę na siebie dłużej patrzeć, więc przenoszę wzrok na innych gości baru. Z mojej lewej stoi kilka pustych hokerów. Przy drugim końcu baru siedzi gość, koło 50, ogolony na łyso, w czarnej koszuli wypchanej pokaźnym brzuchem. Widzę go tylko kątem oka, ale dość wyraźnie, taka umiejętność wykształcona latami. Na nadgarstku błyszczy mu złoty zegarek, na karku łańcuch w tym samym kolorze. Bywalec solarium albo egipskich kurortów. Ponura facjata. Pije kole z małej szklanej butelki, pochłania słone orzeszki prosto z opakowania i nie odrywa wzroku od podwieszonego pod sufitem telewizora, na którym leci mecz piłki nożnej. Nie przyszedł tutaj w celach rozrywkowych, podobnie jak ja. Nie znamy się, nigdy nie zamieniliśmy ze sobą słowa, ale rozumiemy swoje funkcje. Nie patrzymy na siebie nawet przez chwilę, nie musimy, nie chcemy i nie powinniśmy. Przy drzwiach stoi ochrona w liczbie jednego wysokiego karka w za małym śnieżnobiałym t-shircie z logotypem Emporio Armani na piersi, tatuażami na dłoniach, przedramionach i szyi, przy krótkich jak na mój gust rurkach i błyszczących lakierkach. Mimika jego twarzy zdradza zamiłowanie do używek donosowych. Wygląda na stereotypowego weterana kołobrzeskiego festiwalu Sunrise. Do baru podchodzą dwie młode dziewczyny. Obie niewysokie, co próbują nadrobić kilkunastocentymetrowymi szpilkami.
Rozmawiają o jakiejś koleżance ze studiów. Są uśmiechnięte i lekko wstawione. Jedna z nich ma rude, kręcone włosy i niebieską pod kolor oczu, rozkloszowaną, o dziwo znam takie słowo, sukienkę przed kolano. Ma delikatną urodę i miłą twarz. Nienachalny makijaż i cienki łańcuszek z krzyżykiem na szyi. Druga jest ciemnooką brunetką o idealnie prostych włosach, z mocnym makijażem i rysami nadającymi jej efekt beach face. Nienaturalnie duże usta, podkreślone krwisto-czerwoną szminką. Obcisła mała czarna na cienkich ramionczkach opina jej wyrzeźbiony pewnie tysiącami przysiadów zgrabny tyłek, którym widać, że uwielbia kusić. Głęboki dekolt ukazuje jej prawie idealnie kuliste, raczej też nienaturalne piersi. Wyglądają jak anioł i diabeł. Zamawiają po kieliszku prosecco i idą do wolnego stolika. Pewnie wybierają się dzisiaj do położonego przy sąsiedniej ulicy dużego klubu, gdzie będą królowymi parkietu, przynajmniej w ich własnym mniemaniu. W rogu pomieszczenia umiejscowiony jest największy stół i tam się dzieje. Piski, głośne wybuchy śmiechu, opaski z różowymi rogami pozakładane na kilkanaście głów, jasna sukienka na jednym ciele, nareszcie ciał ciemne. Szampan w metalowym wiadrze z lodem i balony wypełnione helem, przyczepione do niego, jakby chciały razem z nim odlecieć. Wieczór panieński. Przy innych stolikach standard. Większość 20 i trochę 30-latków, studentów i pracowników korpo, oddających się weekendowej zabawie zaprawianej C2H5OH i pewnie nie tylko. Wyciągam z mojego drinka kostkę lodu i kładę ją na blat. Zawsze tak robię. Lubię patrzeć, jak się powoli topi na moich oczach. To mnie relaksuje, napawa spokojem i poczuciem kontroli. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie na mnie działa mój mały rytuał. Jedni lubią patrzeć w ogień, ja wolę lód. Nagle mój szósty zmysł zaczyna działać i wzrok kieruje się na drzwi wejściowe. Do środka wchodzi mężczyzna, a ja wiem, kim on jest. Wiem też, że ostatni raz się tutaj pojawił. Jest drogo ubrany i wygląda jak Lovelas z komedii romantycznej, albo kierujący dużą firmą prezes po trzydziestce. Ale nie jest ani jednym, ani drugim. Prezentuje się jak uosobienie sukcesu, ale jest złym człowiekiem, który zadarł z innymi złymi ludźmi i właśnie rozgrywa się jego ostatni akt. Stoi przez chwilę uśmiechnięty od ucha do ucha przy wejściu i coś przekazuje ochroniarzowi przy okazji podania mu ręki na powitanie. Jego wyszczerzone zęby mają ten sam odcień bieli co za ciasny, pewnie pierwszy raz założony t-shirt karka. Podciąga energicznie nosem. Mimo jesiennej aury na zewnątrz domyślam się, że nie jest to Katar, chyba że kolumbijski. I że podając bramkarzowi coś prawie niezauważalnie zarazi go nim, kiedy ten na chwilę zniknie z bramki. Oby nie poszli razem, bo to trochę utrudni mi zadanie, opóźni jego realizację. Nie poszli. Ochroniarz chowa swój prezent i zostaje na bramce, a elegancik idzie pewnym krokiem w głąb sali. Obserwuję go dyskretnie w lustrze przede mną. Wiem o nim tyle, że zajebałbym go chętnie nawet dla sportu. Nienawidzę takich typów. Zepsuty do szpiku kości bandzior o wyglądzie bananowca z dobrego domu. Taka zasłona dymna jak jesienna mgła na zewnątrz tej nocy. Dopijam drinka i kładę na barze banknot 200-złotowy. Zakrywam dłonią ziewnięcie. Nie sypiam zbyt dobrze, no i bourbon też mnie lekko zmógł. Jeszcze chwila i będę mógł wracać do domu, odpocząć. Idzie przez lokal, szeroko, pewnie, jakby to miejsce i w ogóle całe miasto należało do niego. Podchodzi do stolika rudej i czarnej, coś zagaduje, one uśmiechają się nieśmiało. Patrzą to na siebie, to na niego. Tacy jak on podobają się takim jak one. Niestety, dziewczęta, więcej go nie zobaczycie, mimo że dał wam swoją wizytówkę z wydrukowanymi kłamstwami i wykonał dłonią gest imitujący aparat telefoniczny przy uchu. Nikt więcej go nie zobaczy, poza jedną osobą. Odchodzi od stolika dziewczyn, coś rzuca na odchodne, cały zadowolony jak pojeb, a one odprowadzają go wzrokiem lekko zawstydzone, mocno zachwycone i niczego nieświadome.
Elegancik idzie w stronę toalet, pocierając nos na myśl o specyfiku, który za chwilę przyjmie, tak jak pies oblizuje się na widok ulubionego smakołyku. Czas zarobić na życie. Wstaję z hokera i dyskretnie idę w tę samą stronę, kiedy ten znika za drzwiami toalety. Wchodzę. Pomieszczenie jest lekko oświetlone, czyste i dość przestronne. 3 umywalki, 3 pisuary i 3 kabiny. Mój cel korzysta z pisuaru. Z jednej z kabin wychodzi jakiś chłopak i podchodzi do jednej z umywalek. Podchodzę do jednej z pozostałych dwóch i myję ręce. Kątem oka obserwuję cel. On kończy swoje, po czym podchodzi do środkowej umywalki. Jest pobudzony i wiem, po co głównie tu przyszedł. Moje mycie rąk trwa trochę dłużej niż u przeciętnego faceta, ale ani postronny chłopak, który właśnie skończył i wychodzi, ani mój cel nie zwracają na mnie uwagi. Wychodzę z toalety za tym chłopakiem i staję tuż przy drzwiach, rozglądam się. Większość gości lokalu stanowią kobiety, dlatego między innymi mój cel lubi tu przychodzić i dlatego na moje szczęście do męskiej toalety nie ma większych kolejek. Nikt się na razie nie zbliża. Teraz muszę się sprężać, bo taka okazja może się nie powtórzyć. Wchodzę z powrotem i tak jak się spodziewałem, elegancik, będąc przez chwilę sam, ale też nie bojąc się niczego, stoi nachylony nad umywalką i układa kartą kredytową wysypane 2 kreski towaru. Nawet nie zwraca na mnie uwagi. Pewny siebie skurwiel, ale to go za chwilę zgubi. Rzucam okiem na przerwy między podłogą a drzwiami kabin. Pusto. Otwieram łokciem szeroko drzwi jednej z nich. Zakładam skórzane rękawice schowane do tej pory w kieszeni kurtki. Z drugiej kieszeni wyciągam moją garotę. Mój srebrny drut na potwory. Tak naprawdę to struna fortepianowa. Jestem wirtuozem i zaczynam koncert. Chwytam ją oburącz na końcach i podchodzę do niego od tyłu. On akurat prostuje się po drugiej kresce i wzdycha, jakby właśnie przeżył najlepszą chwilę w swoim życiu. Czas na najgorszą. I ostatnio. Potem wrócę do domu, odpalę Netflixa i coś obejrzę. Zarzucam nad jego głową moje zaciśnięte pięści połączone stalową linką i zaciskam ją mocno na jego gardle, krzyżując przedramiona. Widzę w lustrze przez ułamek sekundy jego wielkie, przerażone oczy. Zaciągam go do otwartej kabiny i nogą zamykam drzwi. Te seriale fantazy są nawet spoko. Muszę w końcu sprawdzić Wiedźmina. Typ zaczyna harczeć. Podnoszę go trochę wyżej, zwiększając uścisk, żeby go uciszyć. Przeczytałem pierwszy tom książki. Był nawet spoko. Może serial też daje radę. Elegancik wierzga nogami. Zaczyna mieć drgawki. Bezskutecznie próbuje chwycić moją zaciśniętą na jego szyi garotę. Ci idioci zawsze to robią. Duszony struny się chwyta. Podczas mojego debiutu w branży użyłem nieopatrznie zbyt ostrego narzędzia, które było piłą linkową. Kurwa, ale się wtedy ujebałem. Za dużo emocji, za mało myślenia. Krótko mówiąc, przedobrzyłem. Ta, początki nie były łatwe. Chciałem go wtedy tylko udusić, a podrżnąłem mu gardło. Też był arcyłotrem, kolegą z bandy tego tutaj gagatka. Pamiętam, poczułem, że linka zagłębia się w jego szyi coś za bardzo i poluzowałem uścisk. Gdybym tego nie zrobił, odciąłbym mu chyba łeb. Błąd nowicjusza. Pierwszy raz widziałem tyle krwi wylewającej się z jeszcze żywego przez chwilę człowieka. Jasne, widywałem w swojej poprzedniej pracy pełno juchy. Wielkie kałuże, ale już przy martwych ciałach, zaschniętą i czarną. Wtedy natomiast pierwszy raz sam byłem sprawcą. Mam tylko nadzieję, że zdychając w męczarniach miał przed oczami swoje ofiary. Te wszystkie dziewczyny, które gwałcił w okrutny sposób, niejednokrotnie powodując kalectwo, czasem śmierć. Na zapleczu w należącym do niego burdelu, nazywanym dla niepoznaki klubem Go-Go. Ich ciała znikały potem na zawsze. Na moje szczęście sprzedawał tam też towar i podpadł przez to moim klientom. A im lepiej nie podpadać. Mi kurwa też nie. Popuszczam uścisk elegancikowi, bo jego ciało zrobiło się miękkie jak chuj impotenta, a gałki oczne wypukłe i czerwone jak u tej żaby, chyba że kotki. Jego grzechy nie uszły mu płazem, he. Wisi teraz martwy z rękami wzdłuż ciała, ugiętymi nogami i bezwładną głową z szeroko otwartymi, zastygłymi w przerażeniu oczami na mojej niezawodnej stalowej uwięzi, obejmującej jego zmiażdżoną szyję. Sadzam go na kiblu.
Gdyby nie szczał chwilę wcześniej, miałby teraz ciemną i mokrą plamę wokół kroku, jak wielu przed nim. Wygląda teraz żałośnie. Nie mam czasu napawać się tym widokiem. Chowam strunę do kieszeni kurtki, zamykam kabinę od środka i wychodzę z niej górą, po uprzednim upewnieniu się, że nikogo nie ma na zewnątrz. Wszystko trwało 2, może 3 minuty. Muszę zacząć mierzyć czas, tak z ciekawości. Wychodzę z toalety i spokojnym krokiem idę w kierunku wyjścia z lokalu. Jestem w połowie drogi, kiedy pierwszy raz moje spojrzenie spotyka się z łysym, grubym facetem, oglądającym mecz przy barze, pijącym kolę i chłonącym orzeszki jak wieloryb plankton. Drapię się po brodzie, dając mu znak, że jest po sprawie. Gdybym tego nie zrobił, wyszedłby z lokalu chwilę po mnie i poszedłby w swoją stronę, nie pytając mnie o nic. W tym wypadku jednak łysy wstaje. Mija mnie bez słowa i zmierza w kierunku toalet. Za chwilę wejdzie do męskiej, wywiesi na drzwiach informacje o awarii, zamknie się od środka i posprząta. Tylko tyle wiem, szczegóły mnie nie interesują. Ludzie mogą zniknąć bez śladu, ale to już nie moja działka. Gdyby coś chwilę temu poszło nie tak, to byłby mój problem i obwieszony złotem sprzątacz by po prostu zniknął, nie narażając się na kłopoty. Dlatego siedział na skraju baru, blisko wyjścia. Wychodzę na zewnątrz, wprost w mgłę. Niezwykłą, czerwoną jak żarzący się papieros, którego odpalam srebrną benzynową zapalniczką z wygrawerowanym pyskiem wilka wyjącego do księżyca. Prezentem urodzinowym od mojego jedynego, prawdziwego, nieżyjącego przyjaciela. A może rdzawy odcień mgły to tylko przewidzenie, fantasmagoria spowodowana zbyt dużą ilością przelanej w moim życiu krwi. Zapinam kurtkę pod samą szyję, wydycham z płuc tytoniowy dym zmieszany z parą wodną ciepłego oddechu na mroźnym powietrzu i zaczynam iść przed siebie. Nie wiem jeszcze dokąd, ale minęła mi ochota powrotu do domu. Jestem nasycony i szczęśliwy? Pierwszy raz od dawna. Coś do mnie wróciło. Nareszcie wbijam się w ten piekielny szkarłat i rozpływam się w nim.